Proszę się zrelaksować, wziąć 3 oddechy, 1 głęboki wdech, proszę zatrzymać, wydechnąć, zatrzymać, wdechnąć jeszcze raz. Zatrzymać, wydechnąć, zatrzymać, wdechnąć jeszcze raz, zatrzymać i wydechnąć. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli zatrzymamy przy wydechu, nasz wdech będzie głębszy. Czyli żywimy się. Tak jak teraz, proszę zwrócić uwagę, jak oddycham. Na pewno nasz oddech jest inny niż zwykle. Proszę się przyjrzeć. Proszę się przez chwilę podelektować oddechem. Proszę rozluźnić ciało. Oddychać tak jak możemy, według każdego z nas. Proszę rozluźnić głowę, czubek głowy, czoło, oczy. Rozluźniam, czyli dajemy komendę naszym oczom do rozluźnienia, nasz nos, nasze policzki. Ciało opanowujemy. Ciało nas słucha. Pomagają nam w tym nasze emocje. Rozluźniamy usta, czujemy, głowa jest rozluźniona, czujemy ten błogostan, rozluźnienie. Ale przez chwilę napnijmy głowę, tak samo jak zaciśniemy pięści. Zapnijmy głowę przez moment, zaciskając pięści. Mocniej, mocniej, mocniej rozluźnij. Nabierzmy powietrza. Rozluźnijmy szyję. Rozluźnijmy piersi. Górne, średnie, dolne. Zwracamy przy tym uwagę na oddech. Rozluźniamy brzuch górny, średni, dolny. Nasza szyja rozluźniona, płuca ostrzela. Czujemy je, jak pięknie pracują płuca i ostrzela w naszym oddechu. Dziękujemy płucom naszym i oskrzelom za piękne niechowanie, rozgrzewające jak żar u kowala. Podziękowaliśmy płucom i oskrzelom, sercu, które bije
Wydaje ten dźwięk wielki, jak dzwon, dzwon, dzwon. Nerkom się przyjrzyjmy, rozluźnijmy nerkę lewą, prawą. Możemy zrobić to przez naszą wyobraźnię. Siedząc w naszej pozycji, w wyobraźni przyłóżmy ręce do nerek. Ręce do nerek. Poczujmy, jak ciepło z naszych rąk idzie do nerek. Przykładamy ręce teraz na nasz miech płucny i ostrzela. Kiedy czujemy zielony, zielony, zielony kolor. Dalej, górny brzuch, przykładamy ręce. Przykładam ręce. Wątroba śledziona. Szóstka. Gdy przykładamy ręce, możemy poczuć ciepło na całym ciele. W różnych miejscach naszego ciała. Szóstka również. Ręce przykładamy. Średni brzuch, dolny brzuch. Przyjrzyjmy się nasz kręgosłup. Ręce przykładamy na dół kręgosłupa z tyłu. Czujemy ciepło. Przy dolnym kręgosłupie, średnim, górnym. Ręce kładziemy na uda nasze. Nasze kolana. Zwracamy uwagę na oddech. Czyli przyglądamy się, jak oddychamy w momencie przykładania naszych rąk. Stopy. Całe ciało jest rozluźnione. Przyjrzyjmy się teraz, jak krew nas płynie. Krew złocista, wielka. Jakie są funkcje naszego ciała fizycznego? Dlatego zalecam 3 dni postu, 28, 9 i 30. 3 dni postu, opanowania świata mentalnego. Harmonia, miłość i moc. Nic nie zachwieje naszego świata mentalnego. Te 3 dni postu to jest sakryfizm. Czyli, jeżeli nie możesz, to zrób, jak uważasz. Ciało fizyczne rozluźnione. Spójrzmy, w jakim jesteśmy stanie. Jak czujemy nasze ciało? Głowa, szyja, piersi, brzuch, nogi, stopy.
Czujmy nasze ciało. Prędzej czy później i tak opuścimy to ciało. Kiedy rodziliśmy się, przyjdzie czas, to ciało opuścimy. Zabierzemy tylko ze sobą naszą świadomość. Świadomość zrozumienia, miłość i moc. I zdamy głównemu, który nam towarzyszy przez całe życie, zdamy relację, co w tym życiu zrobiliśmy. Jeden powiedział, zrobiłem bardzo dużo, kiedy mu pytanie zadano. A drugi powiedział, że nie zrobił nic. Wtedy anioł się uśmiechnął i ten, co zrobił nic, zrobił wszystko. Ten, co zrobił dużo, nie zrobił nic. Więc cóż my zrobiliśmy w naszym życiu? Jeszcze jesteśmy w tej wędrówce. Jak piękne, że jesteśmy razem, żeby spożyć ten posiłek. Razem. Miłości wielkiej i harmonii. Więc kiedy jesteśmy rozróżnieni, przyjrzyj się sobie, w jakim jesteś stanie. Do źródła, mój przyjacielu, do źródła. Do źródła tchnienia, kiedy wszystkie troski i cierpienia były poczęte kiedyś. Czy to teraz, czy z pokoleń dawnych? Więc idźmy do tego źródła. Hata hata i kunta. Umota i. Unomo aikana haintu. Kiedy ciało już rozluźniłeś, tchnieniem przenieść się w swojej wyobraźni, która jest tak piękna. Kiedy pielęgnujemy ją w dyscyplinie, więc wybierzmy się w góry. Jesteśmy tutaj. Nasze ciała są coraz lżejsze. Jeszcze lżejsze, jeszcze lżejsze. Dostajemy skrzydła i góry się wybieramy. Do źródła, mój przyjaciel. Szukamy źródła swoich pokoleń, naszych trosk, cierpień i ból. Ból, który był nam zadany, a stworzyliśmy go sami przez nasze pragnienia. Kiedy złuda przyszła, mówi, a jeszcze to chcesz doświadczyć, dobrze. Później mamy pretensje do losu, do matki, ojca i do wszystkich w koło. Więc do źródła, możemy się wznieść ponad planetę, widzimy, że planeta jest, ale do źródła, pierwszy level
drugi level, trzeci level, na czwartym winda stanęła. Do źródła, proszę. Otchłań wielka i czarna, jednak lęków nas nie ma. Pniemy w tą otchłań. Widzimy kontury piramidy, jesteśmy w piramidzie. Więc na dole piramidy w koło się kręcimy. Następny poziom, głos mówi, szybciej się kręcimy, jeszcze szybciej. W piramidzie już jesteśmy u czubka. Wewnątrz siebie to jest wszystko. Chodzimy do drugiej piramidy, jak przez ucho igielne. Zostawiliśmy jedną piramidę, jesteśmy drugi. Cóż za piękne historie, tutaj trudno opowiedzieć w tej drugiej piramidzie. Jasność wielka, świetna. Aż przez tunel ten przechodziliśmy, wielki czarny, jakieś czaszki były nawet. W drugiej piramidzie jesteśmy, jest. Można powiedzieć, nie ma słów, tchnienie, olśnienie, coś w nas zadrgało, miłość wielka i harmonia. Spoglądamy w lewo, wielki wodospad. Wodospad wielki. Tak jak Niagara, kurczy. Bo ten wodospad, głos mówi, czerwony jest. Tryska na nas, tryska, wibracja czerwieni przez nas przechodzi. Oczyszcza nasze ciało. Emocjonalne, mentalne. Słyszymy dźwięk tego wodospadu. Wodospad czerwony. Nie zostajemy tutaj, ponieważ znamy już tą wibrację. Wodospad pomarańczowy się objawił. Więc wszyscy pod niego. Tak jak wielki palec niebios, wodospad jest ze źródła i z tego źródła jest odchnienie. Tak jak pomarańcz. Pomarańczowy wodospad spływa na nas. Ach, cóż za wielka rozkosz w tej harmonii miłości wielkiej. Słońce pojawiło się na horyzoncie. Solar się objawił. Swojej złocistej postaci. Złocisty deszcz, źródło złociste, złotem nas głaszczy, dotyka. Solar w górę, w dół, specyficzny. Energia, zapach,
dźwięk. Aż czujemy to w naszym stanie, w okolicy pęka. Ponieważ dzisiaj właśnie jest kolor złocisty naszego tchnienia, naszej wibracji. Naszego uzdrowienia, naszego świata mentalnego. Zaczerpnęliśmy, nasze włosy złociste się stały. Przechodzimy do następnego źródła, już wiemy, że to są źródła. Źródła tchnienia. Zielone jak drzewo, jak liść, pięknej lipy, zielony objawił się życiem nas. Błogosławi to źródło wodospadu. Życiem naszych istnień pokoleń. Zaczerpnęliśmy z tego wodospadu. Następny pojawił się na horyzoncie niebieski, jak bławat polny. I dźwiękiem nas nasyca. Już wiemy, jak mistrzami staliśmy się wszystkich tych poziomów w kolorach i wodospadów. Niebieski dźwiękiem przemówił, aż czujemy zmianę w naszym gardle fizycznym. Dźwiękiem wodospad przemówił. Objawia się fioletowy wodospad naszej wiosny, wiosny przemiany, przeistoczeń. Wodospad fioletu naszej głowy, tchnień wszystkich przemian z pokolenia na pokolenie naszych dziadów, pradziadów, matek. Matki duchowej i Ojca duchowego. Fiolet jak delikatna częstotliwość. Częstotliwość wiolonczeli. Częstotliwość skrzypiec, trąbek, basów. Harmonii wielkiej orkiestry niebieskiej w niebiosach wszyscy śpiewają. Pieśń wyzwolenia, pieśń wielkiego tchnienia i uzdrowienia naszych umysłów z naszych wszystkich pokoleń, które przez nas przeszły. Więc jesteśmy wyzwolicielem naszych pokoleń. My tu i teraz jestem, bo jestem tak, jak jest. I am as I am, as I am. Tchnieniem jesteś, głos wielki przemawia. Głosem jesteś wielkim na tej ziemi, więc stąpaj lekko. Tak mówię do twojego tchnienia, twojego umysłu. Żyj zawsze tak jak kolor zielony. Żyj się każdego dnia. Stąpaj lekko. Swojej miłości wielkiej. I wracaj do siebie. Teraz od tych wodospadów gór wielkich,
które są na szczytach zawsze i one zawsze tam są i możesz zawsze się wznieść na swoich skrzydłach. Jeszcze raz zanurkować swoje źródło. Niech się tak stanie. Niech niebiosa grają nam ciągle. Niech przemawiają przez nas wszyscy nauczyciele, których spotykamy na drodze. Więc cieszmy się szczęściem, radością, że jesteśmy tu i teraz. Żyjemy teraz. Więc zobaczmy tą ścieżkę swoją piękną, złocistą sławą. Niech się tak stanie.